Bardzo ładny dzień się dzisiaj zapowiada. Fajnie jest słoneczko i w ogóle. A w planie, co mam na dzisiaj? Założyć sufit. To jest sufit. Jest to sufit, który był wykorzystany wcześniej w tym samochodzie. Tak więc nie powinno być problemu i pewnie wszystko będzie pasować. Jedyna rzecz, która mi nie będzie pasowała, to tutaj. Tego wcześniej nie było, tak więc będę musiał sobie dociąć jakiś taki prostokącik, żeby można było zamontować ten świecący kołnierz. W drugiej części będę robił sufit później, podczas robienia łóżka, żeby to wszystko ładnie zbudować. No ale dzień jest długi, tak więc na pewno mamy więcej rzeczy do roboty. Co mam do roboty jeszcze? Już wam pokazuję. O tutaj. Ten plasticzek to jest taka zaślepka w koło fotela, która będzie zamontowana. No ale widzicie, że mamy docięte z przodu, z tyłu. Tak więc na pewno chcę dociąć się takie brakujące elementy tutaj i zaślepić to wszystko przed założeniem podłogi. Następnie zabudować R-tronika z łatwym dostępem, podobnym jak tutaj to jest zrobione. No i rozmontować to wszystko tutaj i zacząć oklejać filcem, żeby później to złożyć. Ale jak rozmontuję, to najpierw będę musiał założyć podłogę, żeby te płyty naszły sobie na tą podłogę. Nie będę musiał wtedy się bawić z jakimiś, nie wiem, sznurkami, zaślepkami, listewkami, żeby to ładnie wyglądało, tylko po prostu to wszystko będzie ładnie spasowane. Żadnych szpar nie powinno być, bo ten filc jest dość gruby. Tylko że w tym miejscu będę używał troszeczkę innego filca. Jest to grafitowy, podobny do tego na suficie tutaj, tylko niestety takiego nie mogę identycznego dostać. Ten tutaj w ogóle na suficie to jest taki gruby i puszysty, mógłbym powiedzieć. A wszystkie, które mi się udaje dostać, to są takie cieńsze. Gramatura jest na pewno mniejsza od tego, co jest na suficie. Ten tutaj nawet po zagięciu widać, jaka jest grubość tego. Nie wiem, gdzieś około 7 mm mi się wydaje. Ten tutaj na pewno nie ma 7 mm. No, tak więc czas start, nie pada. Nie będę tutaj błocił nic. Widzicie, fotele zostały wymontowane, tak więc zacznę od tego, żeby najpierw sufit, żebym nie stukał głową w te lampki. Później to tutaj dociąć, dokleić i zacząć się zabudowę tej tutaj skrzyneczki. Jak czas pozwoli, oklejać filcem. Dobra, dzięki. Do następnej wrzutki. A skrzyneczkę montowałem tak. Sam montowałem zawiasy, sam montowałem wszystko. Jest to bardzo proste, jak się ma odpowiedniego jiga. Skrzyneczka powoli nabiera kształtu. Tak to tutaj wygląda. Jeszcze będę montował lampeczki dołem, 4. Wszystko będzie pięknie spasowane, wszystko będzie pięknie pokryte filcem. Zamówiłem czarny filc do tego. W tym miejscu będzie taki wyłącznik, dzięki któremu będę mógł wyłączyć cały prąd w kamperze z tej od tej baterii. No i założyłem też tam USB-ki. Zabudowa skrzyneczek leci. Kończę na dzisiaj. Źle wyglądało tak. Tutaj będzie akumulator. Tam to też się będzie otwierało, tylko że z drugiej strony. I bezpieczniki. Trochę zmian poprowadzam z kablami. Troszeczkę inaczej je poprowadzę. Ale to już później, jak dojdą do mnie te moje elementy, które chcę tutaj dać. No to są wyłączniki. Były one na projekcie, a później zapomniałem ich dodać. Tak więc teraz jest na to chyba najlepszy czas. Klapka numer 2. Ona też będzie na zawiasach. Jest brudno, zimno i mokro na dworze, tak więc zrobię sobie w środku. Ja też nie chcę za bardzo kurzyć, dlatego tnę wyżynarką. A skoro tnę wyżynarką, to kurde mi to idzie bardzo długo. No ale jakoś to trzeba zrobić. Pojutrze weekend, tak więc na pewno podskoczę trochę z robotą. Pora na zawiasy. Używam takich oto zawiasów. Są to zwykłe zawiasy z kuchni. Całe pudełko mi tam zostało, bo potrzeba mi było dwóch zawiasów, a taniej wychodziło, jak zamówię sobie. Oczywiście wiadomo skąd takie zawiaski, tak więc mam ich dość dużo. Kupiłem też jiga, tylko niestety nie zwróciłem uwagi na to, że to jest na 35 mm, a zawiasy mam na 26 mm. Oczywiście nie może być wesoło,
i łopatkę miałem na 25 mm, czyli też nie mogłem użyć, a nawet gdybym użył, no to by mi pewnie przeszła na wylot. Widać? Tak więc robi się to zgodnie z instrukcją tutaj. Oprócz tego jeszcze trzeba sobie podwiercić. Zaznaczyłem sobie taśmą, jak głęboko mam wiercić. Nie wiem, tak to będzie widać. O. Żeby mi też nie przeszło na wylot. No tak więc zatrzymuję się idealnie. A po to się wierci, bo mamy tutaj takie śruby do wkręcenia. Znowu ostrości nie łapię. O, takie śruby do wiercenia. No każdy chyba widział zawias kuchenny i każdy chyba wie, że to, jak to działa. Nie jestem do końca z nich zadowolony, bo one są takie dość twardo domykające. One mogą, nawet jak się próbuje, to szczypać. O, strzelają. No ale są ok. To więc kupiłem taki, nie wiem, świderek, czy jak to się nazywa. Na 26 mm pasuje idealnie. Znaczę sobie za pomocą tego, gdzie mam wiercić. Z tej strony jest na 35 mm, z tej strony jest na 28 mm. Widać, a tu jest na 26 mm. Ja po prostu nie wiem, co to za oznaczenia, bo tutaj jest na przykład na 20 na pudełku i na 35, czyli jedno rozumiem, ale kolejne? Może dali po prostu jakiś uniwersalny do tej otwornicy na 35 mm. Nie jestem pewny. Kupione w Castoramie, to więc jest, nie było jakieś tam super drogie. A na palcu mamy George'a, bo się skaleczyłem przy otwieraniu z lewo. Spoko, dobra, biorę się do dzieła, pokażę Wam, jak to wyszło. Tak to wyszło. Będzie na pewno to zamykane. Zrobię po prostu taki kluczyk. Proszę bardzo. Zawiesiki. Szybka i prosta robota. A jakże to wygląda? Zupełnie inaczej, prawda? O. Na górę przyjdzie taki bardzo ciężki materiał, coś podobnego do wycieraczki do butów. Tylko że ładnie przycięty, z narożnikami fajnymi, a całość tutaj dołem zostanie pokryta ciemnym filcem, takim ołówkowym. To zostanie pokryte również filcem. Tutaj przyjdzie taki maluteńki blacik z montowaniem do stołu, bo tutaj będzie stół oczywiście. No i została mi zabudowa tego Espara, który działa. 10 stopni pokazuje nawet. Ale fajnie to wygląda. O, coś takiego. Żeby nie było tak łatwo, to muszę tutaj dziurę powiększyć, bo mi moje kostki nie przejdą. Ani w jedną, ani w drugą stronę. No, chyba, żebym po prostu musiał obniżyć sobie ten sufit i jakoś to z drugiej strony połączyć, ale nie chcę mi się tak robić. Do kitu. A tutaj znowu już kostki, zobaczcie. No są. Tu, gdzie miały być, tutaj są. Czyli dobrze było odmierzone. Sufit się prezentuje, tak? Pozakładałem jeszcze te lampki. Elektrykę pociągnąłem. No. Całkiem w porządku. W tym miejscu będę musiał jakąś dorzucić jeszcze.
Oryginalnie była taka podłużna, ale mam na nią inny plan, więc w tym miejscu pewnie dam jakąś okrągłą. Tutaj kiedyś był wentylator, również jeszcze nie jestem pewny, co mam z tym zrobić. Być może głośnik tam wcisnę jakiś. Elementy porobione, już w filcu są. Coraz łatwiej mi to idzie. No i oczywiście te listewki. Plan na jutro jest taki, żeby zrobić tutaj podłogę. Auto będzie jechało do warsztatu w czwartek. No, w tygodniu pracuję, tak więc nie będę miał czasu tutaj nic działać, będę musiał go wyczyścić. Dlatego chcę, żeby zrobić już podłogę. Ona sobie może, nie wiem, w nocy wyschnie jakoś i powinno być wszystko w porządku. Wszystko działa. Świeci ładnie, zimno jest na dworze, w środku mam teraz 7 stopni. Nie podgrzewałem, nic takiego nie robiłem, bo najzwyczajniej w świecie nie chcę. Jakoś przyzwyczaiłem się do tego mrozu. W porządku, dzięki.